Siema, Bartek z tej strony, kanał Kofi Doktor. Witam na Bez Dubli. Noworoczne, pierwsze Bez Dubli w nowym roku. I od razu jak basz, tak masz, słuchajcie. Melita, rzadki gość, rzadki gość. Specjalnie sobie postawiłem wodę obok. Ten ekspres został przywieziony na usterkę zapchana wylewka. Ale zaraz zobaczycie, czemu ona może być zapchana. Ręce mnie opadli, słuchajcie. No pokażę wam, wodę mam osobno, bo chcę wam pokazać zbiornik. Jego nie włączałem. Wziąłem go z brzegu, słuchajcie. W sumie jakiejś wielkiej tragedii nie ma, ale jest rudo w środku, słuchaj. Jest Rudolf w środku. Czekajcie, zmienię widok. Chyba ten, to był ten. Tak, nie wiecie, kamera tego nie oddaje, ale... No dobra, z zewnątrz, no nie, no to jest, słuchajcie, tłuszcz. Dawno nie było, jak dbasz, tak masz. Kapucinator. Nawet jeszcze woda w nim jest. No, może być. Model Café au Sol and Perfect Milk. Taki, który polecałem. Tacka, no tak maźnięta, powiedzmy. Może być. No nie wymagam też, słuchajcie, przypominam, ja nie wymagam od was, żebyście wy tu nie wiadomo co wyczyniali z tym ekspresem. Ale spójrzcie chociażby na górną część tego ekspresu. Przechylę go, bo on jest bez wody. No widać, prawda? Nikt tutaj nie odkurza. Czyż to wystarczy przejechać odkurzaczem? Słuchajcie, taka podpowiedź. To wszystko włazi też do ekspresu. Widzicie, tu są otwory wentylacyjne. W nich jest rudo. Szczoteczka. Odkurzacz. Jak będziecie to robić regularnie, to nie będzie tych tłustych kłaków w środku. No ale co ja tam wiem, słuchajcie. Idziemy na lewą stronę. Powiem wam, że to wygląda dużo gorzej niż w kamerze. Wyciągamy. Mam coś dodawać, słuchajcie, tak spróbuję wam to zasłania zaparzać, spróbuję to jakoś do światła pokazać, nie wiem na ile to będzie widać. No jest tu syf totalny, no zresztą co tu dużo mówić. Czekajcie, bo trochę mamy za blisko kamerę. Wyostrzmy. Co tu dużo mówić. Wszystko do rozebrania, wszystko do wyczyszczenia, to wszystko pleśnieje, pająki. Uważaj, Szymon. Wszystko trzeba rozebrać, zaparzać. Też dawno nikt tu nie zaglądał. No syf. Słuchajcie, syf. Just syf. Dobra. Ja i tak odważę się go odpalić. No bo to generalnie... Kurczę, czekajcie, bo w takim syfie to zaraz ja będę cały w tym syfie, a nie chciałbym bardzo. Nie chciałbym bardzo. To nam nie jest potrzebne, to do mycia, ale później. Szczoteczka na pobocze, pokrywka niepotrzebna. Wkładamy tackę. Składamy tackę, włączamy go do prądu. Składam tylko to, co jest konieczne, no bo co? Włożyłbym i dolał wody, ale sam wam ciągle powtarzam, nie dolewajcie wody, jak zbiornik jest w ekspresie. No jest rudy ten zbiornik od kamienia. Teraz wam pokażę, bo teraz zwróciłem uwagę. Dbajcie trochę o te ekspresy, bo potem jest takie gadanie, zobaczcie, jak tu było dolewane. Coś mam dodawać, dbajcie trochę, bo potem, wiecie, sprzęty są coraz gorszej jakości. To jest prawda prawdziwa, ale jak im będziecie w ten sposób pomagać, no to sorry. No to zobaczmy tą wylewkę ognia. Ale bałagan. Dopiero co sobie posprzątałem, słuchajcie. Nie wiem, czy coś tu widzicie? Widzicie. Coś podłożę. Poczekajmy, aż się nagrzeje. No i kręcimy gościa, słuchajcie. Tu będzie głównie czyszczenie prawdopodobnie. Muszę zajrzeć, zobaczymy, czy zawór drenażu działa. Wyciągniemy przekładnię, zobaczymy, co tam się za zło wydarzyło, bo to może być wesoło. Dawaj! Czy ona tak szybko powinna mrugać? Jak wyjmę zaparzacz, to będzie mrugać już zaparzacz. Okej, nagrzała się. Jest to już jakiś sukces. Nie, ruszyła zaparzaczem i się wyłączyła. No to jeszcze raz. Rzadko Melity robię, więc nie pamiętam, jak one tutaj reagują. Przekładnia chodzi nad wyraz dobrze, słuchajcie. No niby jest gotowa. No to garść kawy. I ogniem ją. Młynek działa. No cała, aż mi się już ręce kleją, słuchajcie. No. Masakra. Mhm. To chyba powinno być zamknięte. Ale to mój błąd. Nie spojrzałem, że jest niedomknięte. Tak, no
Płynie ta kawa, widać, że tu ledwo. Dajmy mu się tu trochę wyszaleć. Pewnie będzie to chwilę trwało. Koniec parzenia. Nie jest taka bardzo zapchana ta wylewka, więc tu generalnie rozkręcamy. Trzeba to wyczyścić, bo tutaj życie kwitnie, słuchajcie. Wyłączam z prądu. Melita parkuje w sposób taki, że można to z prądu wyłączyć. Przypominam, konwencja bez dubli. Czyli widzicie całą naprawę, no ale jak ja pójdę to wszystko myć, słuchajcie, to nie będę tego nagrywał, czy wejdzie klient, czy zadzwoni telefon, no to będę brał pauzy, ale widzicie to wszystko od A do Z. Słabo, za grubo zmielona kawa plus woda, no ale jak jest to wszystko w takim stanie, słuchajcie, to nie może być dobrze. Ja zawsze powtarzam, ekspres, zwłaszcza Melita czy Niwona, one parzą przepyszną kawę, ale jak są zadbane, to jest słowo klucz. Dobra, słuchajcie. Wczoraj był live, dzisiaj bez dubli. Rozkręcamy się w tym roku. Ten cały pojemnik, ja się trochę go boję, słuchajcie, bo one są tak głupio zorganizowane. No niby stoi, ale tak trochę krzywo. Postawię go tu, zastawię go. Dobra. Pojemnik na wkręty. Kręcimy. Trzeba zajrzeć do brzucha, skoro na zewnątrz tak jest. Zobaczymy, jak jest wewnątrz, nie? Może być różnie. Pozalewane wszystko. Nie dolewajcie wody. Będę to powtarzał jak mantrę. Nie dolewajcie wody do ekspresu, skoro macie wyciągany pojemnik. Wyciągajcie ten pojemnik, bo to, że tu jest taki syf, to jest pikuś, to jest tylko osad z wody. Ale to, co tam się wlewa, a tu przypominam, jest młynek, przez te zawiasy, tego nie wiecie. Tu na razie żadnej takiej usterki na pierwszy rzut oka nie widać. Trzeba po prostu no zadbać o tą dzidę, słuchajcie. No, te obudowy do czyszczenia. Jak to wychodziło? Nigdy nie pamiętam, słuchajcie. To wiem, że to jakoś tutaj na złola się robiło. Ja to tak nazywam. Trzeba tutaj podważyć. Wszystkie śrubki wykręciłem? Wygląda na to, że wszystkie. No to czemu ty nie chcesz wyjść dzido jedna? Na bank się to najpierw ściąga. Wiecie, jak to jest takie poklejone, no trzeba gdzieś tu punkt zaczepienia znaleźć. Nigdy nie pamiętam, ale chyba to trzeba tak po prostu na wariata ściągnąć. Nie chcę zejść, cholera jedna. Dajmy jej szansę, zawsze się z tym męczę. Macie jakiś trik na ściąganie tego? O, widzicie, puściło. Jednak są jakieś zatrzaski. Nie. To się tak pamiętam, że jakoś tu dobrze podgina. O, nic się nie dzieje. No zatrzaski, zwykłe zatrzaski. Muszą wyskoczyć te plastiki i tyle. Na co zwracam uwagę? Bardzo nisko elektronika. Zobaczcie, ile tutaj robali już zamieszkało. Skoro jest aż tyle pajęczyn, jakaś sucha szczoteczka. Tu ważne przy elektronice, żeby była sucha. Kolonia pająków i różnych innych złoli. O, widzicie? Wypadł jeden. Nie widzicie? Tu leży. To łazi po tej elektryce, słuchajcie. No ale na to jakby nie mamy wpływu, tylko im więcej tu jest kurzu, tym bardziej im tutaj pasuje ten teren, nie? No nie tak? No tak. Dobra, słuchajcie, góra już nam schodzi w dosyć przewidywalny sposób, podobnie jak w Niwonie. Czyli tu mamy. Tu mamy. Tu już się wypięło. Z tej strony. Tu są zatrzaski, z tego co pamiętam. Tak. Tak. Może ja bym wypiął, słuchajcie, tą klapkę, żeby jej nie połamać. Syf się sypie, kawa się sypie. Kawę tutaj sobie odkurzę, bo nie zwróciłem uwagi. Jest górką. Dobra. No weź. No i wypinamy. Na wariata, na niewariata, słuchajcie, trzeba to wszystko tu wyciągnąć. Tu już mi wyszło. Tu jeszcze trzyma dzida. Gibamy, gibamy, aż wyjdzie. Tu nie ma innej metody, słuchajcie, jak wygibać tą obudowę. O. To jeszcze musi strzelić, wszystko jest ładnie. No jest total, patrzcie. To wszystko się sypie z tego. Zobaczcie. Wszystko są pleśnie, to wszystko są grzyby, to wszystko jest karma dla potworków.
które mieszkają w ekspresie. Plus włazi wam to do kawy, słuchajcie. No ja to będę powtarzał i będę robił te cykle. Spójrzcie, co tu się dzieje. Jedna wielka rzeźnia. Dobra, ściągamy bok. Wszystko tu jest do mycia, słuchajcie. Wszystko, wszystko. Czy ten bok się trzyma na śrubce? Nie. Muszę sobie wstać. Nie pamiętam, jak to było w Niwonie, w Fermelicie. Do tyłu czy do góry? Czy i tak, i tak. Wszystko poklejone, słuchajcie. Chyba to idzie. Jakoś tak. Trzeba to porozklejać. No. Niestety, taka to jest robota. Wyciągamy. O, wyszło. No i zobaczcie, co tu się dzieje. Masakra! Niby ekspres ok. No aż mi słabo, powiem wam szczerze. Aż mi trochę słabo. Tu będzie sprzątania przede wszystkim. Zobaczcie. No. Cały ten kurz leci do środka. Jasne, nie macie tu dostępu, ale jak jest taki syf na zewnątrz, no to wewnątrz się rodzi życie, słuchajcie. Pajęczyny. Tu pozalewane to wszystko. Tutaj, spójrzcie. To wszystko to są efekty wlewania wody. Ta wilgoć wlewa się do środka. Ta wilgoć tu rośnie. No i co? I tak to potem wygląda. Dobra. I tak musimy wyjąć tego nieszczęśnika, bo widzicie, w jakim on jest stanie, więc musimy rozkręcić przekładnię. No bo trzeba ten cały syf stąd wywalić, wyczyścić, wymyć to, a to będzie trwało. Siłą rzeczy będzie kosztowało, słuchajcie. Taki ekspres trzeba naprawdę włożyć trochę serca. Teraz, żeby doprowadzić go, słuchajcie, do porządku. Nigdy nie pamiętam, gdzie tu jeszcze ta przekładnia się trzyma. Tu u góry się trzyma, czyli ten wkręt też jedziemy z nim. I co dalej? Tu mamy wyjęte, tu mamy wyjęte, tu mamy wyjęte. Jeszcze tu jest wkręt. Ten ekspres tak naprawdę mylite. Rzadko mam na stole, ale dzisiaj chcę wam pokazać ten ekspres, do jakiego stanu można ekspres doprowadzić. No bo no źle to wygląda, słuchajcie. Bardzo źle to wygląda. Prosta konstrukcja, no ale masakra, słuchajcie. Tu sobie wypniemy z zaworu zwrotnego grzybka tak zwanego, zawleczkę, żeby wydostać całą przekładnię. Powypinać przewody. Tu mi trzyma. Patrzcie, co ja z tego wyciągam. No i chyba tabletki, to on nie widywał ten ekspres, słuchajcie, patrzcie. Fajnie, nie? Do takiego stanu nie doprowadzicie ekspresu, dbając o niego. Jasne, tu będzie trochę bałaganu. No ale kurna ludzie. Ja to wszystko stąd wyciągnę, żebyście mogli sobie tutaj w pełni popodziwiać. W pełni popodziwiać tą rzeźnię, bo to jest... Słuchajcie, ja już się nie brzydzę takich rzeczy. Sobie tu przygotuję jakieś pudełeczko, bo muszę to wszystko namoczyć, bo to tak łatwo, słuchajcie, nie odpuści. Czy drenaż tu wymieniać? Nic, klient zadecyduje. Na razie zrobimy to na starym, chociaż ja go wyjmę do wyczyszczenia. A to klient będzie decydował, czy wymieniamy ten drenaż, czy nie. No bo... No masakra! Po prostu masakra, słuchajcie, jaka tu jest rzeźnia. Nie wyjmę tej sprężynki teraz, słuchajcie. Już cały jestem upieprzony. Całą bluzę sobie ubrudziłem, no trudno. To już jakby mój problem. Ej! Widzicie to? Ja pierdziele, widzicie gościa? No masakra, jak się w życiu nie wziął, on jest jakiś bordowy ten pająk. Idzie tu. Ej, normalnie nie wiem, co to za pająk taki wielki, bordowy. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu siedzi, widzicie? Patrzcie. Teraz to ja się boję, słuchajcie. Ono tu. Heniu, gdzie tam uciekasz? Wyłaź stamtąd. Dawaj go tu, dzidę.
chyba mu rodzinę przepędziłem. Ej, no to już pod szkodliwe podchodzi, słuchajcie. Świeciarki przeszły, słuchajcie. Gdzie ten ekspres stał? Macie tak? Wszystko mnie spędzi. Prawda, że nie żyjesz? Ej, teraz się boję, że on tam mieszka, że ja go nie wciągnąłem. Masakra. Odgryzły mi rękę! Tak se grzebie. O Jezu, jak sobie wyobrażę teraz spoksiunia mojego serdecznego przyjaciela, jak on by tutaj tak zobaczył, to... Szymon, ciesz się, że to na mnie trafiło, bo mnie to już te robale tak... Znaczy ten, on był, nie wiem, czy to widać było w kamerze, on był takiego machoniowego odcienia. No to chciało mi się nagrywać tego filmu, słuchajcie. Masakra. Ej, nie macie tu Zenek? Mam nadzieję, że nie wyjdzie z odkurzacza, zaraz pójdę śmieci wyrzucić, kurna. Naprawdę, wiecie, nie mam jakiegoś takiego, jakiejś arachnofobii, czy jakiegoś takiego problemu z robalami, ale to nie znaczy, że ja to lubię. Też mnie to straszy, no zwłaszcza jak mi tu wylazł taki, kurna, błyszczał się jak błyszczyk. Teraz się boję kręcić przy tym ekspresie, słuchajcie, koniec nagrania. Co to było, panie kochany, co to było? Co to za potwory tutaj spółka? Tego jeszcze nie grali, słuchajcie. Słuchajcie, wyciągam ten zawór drenażu, oszczędzę wam już tu większych widoków, biorę się za czyszczenie tego, nie mam nawet zaworów drenażu na wymianę, więc ja napiszę do klienta, jakie są opcje, niech decyduje, bo to jest jakaś tam różnica w cenie. Ten drenaż działa bardzo dobrze, więc ja na razie biorę go do mycia. Nie robię tego z reguły, ale się zrobi drogo za samo to mycie, słuchajcie. No i co? Zajrzyjmy jeszcze do przekładni. Jak już i tak mamy ją na wierzchu. Chociaż ona tu bardzo ładnie chodziła, no ale zajrzyjmy. Jeszcze to mogę wam pokazać. Patrząc, czy mnie tu coś nie zeżre. Pięknie pofrunęła, o to mnie chodziło. Nie, no boję się teraz, bo wiecie, pająki gryzą niektóre. Nie wiem, są w Polsce jadowite pająki? Macie jakąś wiedzę na ten temat? Dajcie znać w komentarzu. Nie mówię o jakichś hodowanych potworach, tylko takie, wiecie, o, wyjdzie taki z ekspresu, dziabnie mnie i ja wam tu padnę. I to leżał pod biurkiem. Masakra. To było mocne, powiem wam. Kawki na razie nie będę pił. Na razie do przekładni tylko zaglądam. Ktoś chyba do mnie przyjechał, a może to nie do mnie, nieważne. Tylko zaglądam, postaram się ją tak wyjąć, żeby się nie rozpadła dzida. Sama jako taka przekładnia jest czysta, ale tu trzeba troszeczkę przetrzeć. Dobra, zostawiam to tak. Trzeba ją rozebrać, słuchajcie. To ja wyciągam to wszystko, bo to stoi dęba. Jak widać, wszystko idzie do mycia. Słuchajcie, nie ma to sensu. Mamy ile? 18 minut nagrania. Jak ja mam się tu zwiększyć? Nie ma to sensu, żebyście to czyszczenie oglądali. Ja się biorę teraz za czyszczenie całego tego ekspresu na tyle, na ile mogę, bo to wiecie. Wysyłam przy okazji do klienta wycenę. No i wracam do was, jak będę to składał, tak? No bo to potrwa. Także dla was to sekunda. Ja idę się brać za rzeźbę i wybić resztę potworów. Słuchajcie, miałem tu posprzątać, ale pomyślałem, że to wam pokażę, z czym serwis czasami musi się mierzyć, więc zostawiłem to i tak jest przetarte, ale co najważniejsze, słuchajcie. Wiedzcie, trochę się boję, ale chyba, bo nie wciągnęło tego gamonia. Czemu mówię takim piszczącym głosem? Patrzcie, co to jest za stwór, kurna. Ostrz mi tu. Je! Gdzie ty się podziałeś? Gdzie ta ostrość? Ej, co to jest? Kto się zna na pająkach? Co to za potwór? Weno tak wyostrz ładnie na tego pajęczaka. Nie wyostrz. Powiedzcie, co to za stwór? Ja się już z nim żegnam, bo już...
Jeszcze tutaj jakieś popraweczki widzę są potrzebne do wniesienia, ale z grubsza jest to wyczyszczone, słuchajcie. No jeszcze wylewka została, tu jeszcze widzę jakieś złogi zostały, no ale chyba widać różnicę, nie? Wszystko tutaj wyciągnięte, wyczyszczone. Z dobre pół godziny mi to chyba zajęło. Wszystko wypolerowane, wyczyszczone. Dobra, słuchajcie, tutaj mam zmiana widoku. Cyk, pyk. Teraz może będziecie lepiej widzieć. No tu jeszcze jakieś są, słuchajcie, resztki. To też już są żery gdzieniegdzie w plastikach. Tu mam wszystkie elementy, sorry, wyczyszczone. Przyspieszamy, jeszcze wylewka, ale najpierw złóżmy to. Trzeba to jako tako, słuchajcie, osuszyć, żeby nie było, zetrzeć ten stary smar. Zawór drenażu, powiem wam, wygląda doskonale, więc na razie nie ma potrzeby go wymieniać. Zobaczymy, zobaczymy. Tu jeszcze widzicie to takie masełko, to jest stary smar. To nie jest nic złego, ale zetrzyjmy nadmiar, położymy nowy. Nie musimy go tutaj pucować na maksa. Silnik po tym czyszczeniu też warto przetrzeć. Robię to częścią suchą ręcznika, żebyście nie mówili, że wilgotną. To jest wszystko stary smar. Jeszcze tutaj przetrzyjmy jakieś purchlaki. On może, słuchajcie, zostać. Dobra. Teraz trzeba tylko to rozplątać wszystko, żeby tutaj nie za bardzo pomotać. Tu będą mikroswitche, tak jest. No widać różnicę, prawda? Ja sobie zawsze na tej stronie to wszystko układam, więc... To na bok. Tu mamy silniczek. On ma tu dosyć krótkie te przewody, więc trzeba to jakoś tak z głową zrobić. Dobrze, ja to wkładam, panie kochany, na krzyż. Nie wiem, na ile to widać, żeby nam tu ładnie weszły te przewody, bo kiedyś zwróciliście mi uwagę i słusznie, że przyciąłem. Pamiętajcie, ja to zawsze jeszcze po nagraniu sprawdzam. To nie jest tak, że ja zostawię przycięte przewody, no bo to do mnie wróci na reklamację i po co mi to, słuchajcie. Przecież to sobie w kolano strzelam, nikomu innemu, jak zrobię to na odpieprzie. Kuleczka jedna stalowalowa. Kuleczka... Jak podniosę, co nie jest takie oczywiste. Weźmiemy w pęsetkę. Poczekajcie, kuleczka druga stalowalowa. W międzyczasie rozmawiałem z klientem. Robimy, klient zaskoczony, że tu taka afera w środku. Ja też. Uwierzcie mi, ja też jestem zaskoczony. Pierścień władzy smarujemy. Tu smarujemy, ale to za chwilę. Nie kładźmy już tego w piachu. Bolczyki. Nie wyjdą, dziady. Dalej to już wiecie. To ta przekładnia jest bardzo podobna, czy ona ma inną obudowę. Natomiast jest przekładnia Melitanivona. Zasada działania ta sama, czyli silnik, wodzik, zawór drenażu. Wszystko tu się zgadza. Podamy sobie, one są już nasmarowane od moich palców. No i tutaj tradycyjnie, słuchajcie, tutaj wielkiej filozofii nie ma. Pyk, teraz wjeżdżamy. Nigdy nie pamiętam jak oczywiście, ale moim skromnym zdaniem to idzie tak. Jeszcze sobie sprawdzę. Tak jest. Pyk. Tu jakiś syfek się dostał. Trzeba go zabrać. Im mniej syfu, tym lepiej. No i na koniec wjeżdża to. Pyk. Ja to jeszcze ostatnio właśnie tak tutaj, to bardziej w celach zabezpieczających, delikatnie, jak mi się uda, delikatnie posmarować. Jeszcze na ślimak silnika, słuchajcie, trochę nowego smaru. Można zamykać. Przewody sprawdzam komisyjnie. No i co? Jeszcze raz, nie są przycięte. Cyk, pyk. Przekładnia złożona. No to teraz wkręty do przekładni. Mogę wam nawet troszeczkę tutaj przybliżyć. Teraz to dzieło wyostrzyć. Wkręty mam tu. Najpierw wkręty od przekładni, żeby potem założyć kółko. Wkrętarka by się mu przydała. Przydała. Sprzęgło w ręku. Bardzo luźno trzymam wkrętarkę w takiej sytuacji, żeby bardziej mi wygięło rękę. Wiecie, o co chodzi? O, teraz akurat zadziałało sprzęgło wkrętarki. Mi ręka poleciała, a nie wyrwało gwint. To powinno się robić śrubokrętem, wiem. Ale tyle razy, co ja to robiłem. O, widzicie? Uciekła mi z ręki i o to mi właśnie chodzi. No to co? Wkładamy.
Nigdy nie wiem, jak to się nazywa. Wiecie to, jak to się nazywa, to kółko w komentarzach? Kółko wodzące, kółko prowadzące. Jaką to ma nazwę fachową? Wiecie, mnie te nazwy nie są do szczęścia potrzebne, ale tak teraz mi tak przyszło do głowy. Jak to się może nazywać? No i co? Czy ja młynek przykręciłem? Nie przykręciłem, młynek jest jeszcze luźno, bo wyciągałem młynek, żeby tam posprzątać pod nim. To teraz wchodzi nam fajera pokrywka. Tu włożone, tu włożone, tu włożone. To idzie tak, czyli to idzie tak. Tu też, żeby przewodów nie przyciąć. Jest ok. Zapinamy wszystkie zapinki. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Mamy to. No i teraz wjeżdżamy tu z zaworem drenażu, słuchajcie. Kółko zapamięci. Wodzące, też kolejny wodzik, który nam zaczepia zawór drenażu. Weszło ładnie. Zawór drenażu, wyciągniemy z niego uszczelencję, żeby założyć nową. Stara na bok, można trochę teraz oddalić już. Wyostrzyć. Dzisiaj mam jakąś wenę do pracy, powiem wam. Jedną niwonę zrobiłem, kompletny remont. To, co już wielokrotnie widzieliście. Teraz działam z tym brudaskiem. Niemilcem. Co mnie chciał zagryźć tutaj jeden taki gościu. Pyk, pyk, sprężynka. Jest i sprężynka. Jest i sprężynka, trzeba ją jeszcze wcisnąć. Dobra. Co ja z tym wężykiem zrobiłem? Wężyk, uszczelencję, słuchajcie, chyba mam tu. Chcę odpalić, pokazać wam, jeszcze wam pokazać, już kiedyś to pokazywałem, jak się rozbiera wylewkę w tym ekspresie. Nie jest to takie oczywiste. Czyżby mi się kończyły uszczelki? Dopiero zamawiałem, niemożliwe, no właśnie. Palce mam jeszcze w smarze, więc to nam szło jakoś chyba tak. Tak jest, tak mi się wydaje, najwyżej będziemy przekładać. Coś tu nieostro, słuchajcie. Teraz chyba jest ok. Nasmarowane paluchami. Zawleczka. Pyk. Wyfrunęła, no syf. Miałem taki komentarz, chyba w zeszłym tygodniu, może w tym. Że trochę mógłbym tu zadbać o porządek na tym stole, ale słuchajcie, ja wam pokazuję tą pracę jaka jest. Zresztą tak odpisałem na ten komentarz. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Pokazuję tą pracę jaka jest, więc nie będę tu kolorował, że tu jest czyściutko, tu się nic nie dzieje. Widzicie, upieprzony po łokcie. Pająki atakują Spidermeny. No tak ta praca wygląda, słuchajcie, i nic tutaj nie będziemy kolorować. To mamy, to mamy, to mamy, tą uszczelkę mamy. No to wkładamy. Właśnie, to kółko wam będzie wypadać. No teraz tutaj muszę się pogimnastykować. Prosto w twarz, in your face. Co zrobisz? To tu, najpierw musi nam wjechać tędy. Tędy owędy. O, 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 wężyk też do tyłu. Taka to gimnastyka, słuchajcie. To tu, to tu. To ma wskoczyć tu. Ten wężyk sobie zaraz przełożę. Już mi spadło kółko. No co zrobić? Zaraz sobie je włożę. Gdzie ono jest? Jestem w stanie je sobie tu włożyć od środka. Więc tak zrobię. No teraz niestety nie widzicie, ale to tylko poprawiam wypadnięte kółko. No i co? Czyżby weszło? No tak średnio bym powiedział. O! Tu wygląda z tej strony dobrze. Teraz trzeba sprawdzić, czy przewody nie są poprzycinane. Trzeba ten wężyk. Ja na razie tej uszczelki tu nie będę wymieniał. Jeśli ona tu jeszcze nadal jest. Ale na pewno jest do wymiany. Na razie spróbuję to włożyć bez wyciągania. Nie uda mi się to. No to odkręcamy, słuchajcie. Nie ta końcówka. Dziwna sprawa. Moim zdaniem ta, a jednak nie. Poluzujmy go. Będzie mi łatwiej to tutaj włożyć. No to jak już mam dostęp do uszczelki, której tu nie widzę zresztą, to ją wygrzepmy. A, bo tu już wypadła uszczelka. Słuchajcie, nie, no niemożliwe. A jednak. No to dobrze, że spojrzałem. Tym razem damy czarną. Nie ma to, słuchajcie, żadnego znaczenia. Przy tych wodnych przewodzikach tutaj zakładamy. I. Ale tu już jest potop szwedzki, słuchajcie. Tak to wygląda. Tak jak powiedziałem, nie będę tutaj kolorował. No i co? Nie chcę wejść. Może ja wziąłem jakąś większą uszczelkę. Oj, chyba tak, tak jest. To ta out.
Szukam sobie czerwonej, w takim razie sprawdzonego rozmiaru, bo czerwone mam tylko w tym rozmiarze. Wężyk łapiemy, wężyk nakładamy i do zaworu. Ale coś nie chce on wejść, wszedł. Ach, nie trafił. Mamy to. Zawór od razu, słuchajcie, na miejsce, gdzie ta śrubencja. Żeby nam tu nie latało wszystko. Czy mam? Mniej kawy, to i łapy się nie trzęsą, słuchajcie. O, się długi film robi. 30 minut. Dobra. Siedzi? Czy nie siedzi? Siedzi. Siedzi czy nie siedzi? Siedzi. Dobra. No to co? Cable management później. To mamy. Tu nic nie odłączałem. To wszystko siedzi. Drenaż podłączony. Pięta uszczelka. No to kręcimy teraz drenaż od środka. Spróbujemy go odpalić. Tu jeszcze oczywiście. Tu jeszcze nie myłem. Tu mnie jeszcze nie było, słuchajcie, ale to zaraz. Na razie przyłapmy ten całą tą przekładnię. Gdzie by cię tu złapać, Dzido? Od dołu może. Dobra, tu też ze sprzęgłem w ręku. Delikatnie. Trzeba jeszcze wkręcać ten wkręt, żeby to działało. Doszło. Chyba się krzywo wkręciła ta wkrętka. Tak jest. Tak jest, coś tutaj źle podeszło. A, okej, okay. Nie trafiłem w otwór, bo była niedosunięta przekładnia. Teraz będzie git. Mój błąd, zdarza się. Okej. Okay. Tutaj. No, tragedia, jeśli chodzi o syfek w tym ekspresie. No w dużej mierze tutaj ten syf jest w środku, ale ten syf skądś wchodzi do środka. Słuchajcie, nie powiecie mi, widzieliście moją Jurę. Przywołuję po raz kolejny ten live. 2 lata do niej nie zaglądałem i było tam leciutko podpleśniała kawa, która się przesypała gdzieś z młynka, z zaparzacza. No tego się nie uniknie, no wiecie, no tu się nie zagląda, więc tutaj zawsze będzie jakiś tam większy lub mniejszy bałagan. Ale najlepiej jakby był mniejszy niż większy. Nie w tej chwili, teraz nie mogę odebrać, proszę zadzwonić za chwilę. Tu mamy wkręcone, tu mamy chyba nie do końca wkręcone. Teraz mamy do końca, dobra, i zostały nam śrubuńki od obudowy. To śmieci. Dobra, słuchajcie, trzeba teraz tutaj posprzątać trochę. Staram się już szybko, żeby go odpalić, jeszcze pokazać wam, zaraz wam pokażę, jak się tą wylewkę czyści. Więc tutaj to tak z grubsza wyczyszczę to dokładnie tak, jak z tamtej strony, no widzieliście, jak to wygląda. Ale też nie chcę wkładać tutaj zaparzacza, po który muszę iść. Dobra, tak wstępnie bardzo tutaj, słuchajcie, bo zrobiło się długo. Wiecie co? Dajcie mi chwilę, ja to porządnie wyczyszczę i do was wrócę. Jestem, słuchajcie, mam też wstępnie umyty zaparzacz, on jeszcze pójdzie do dokładnego mycia, bo tu jeszcze są zakamary, ale tu nawet trochę ogarnąłem, bo jeszcze ta wylewka, żeby już tak było bardziej estetycznie, no bo jeszcze ta wylewka, słuchajcie, jeszcze ta wylewka, a jak się dostać do wylewki? No tutaj już jakby wyczyszczone, tu jeszcze widzę jakieś ślady, no jeszcze wiadomo, do ostatniego szlifu to wszystko, ale no wygląda inaczej, prawda? Do ostatniego szlifu wszystko. Wylewkę w niej wmylicie. Od spodu jeszcze trzeba. Co to? Mnie tu jeszcze jakiś jeden nie przeatakował. Spód też do wyczyszczenia. Chcę wam pokazać. Tu jest taka zawleczka, widzicie? Ją trzeba, przepraszam, podważyć. Nie jest to proste przy tak sklejonej wylewce. Już to kiedyś pokazywałem. O, tu poszło łatwo. Wciskacie. Wyłazi wam obudowa. Na ten moment nie będę tego robił, pokazywałem to. Wyciągacie. Tu jest wężyk, słuchajcie. I albo ten wkład się wymienia, albo trzeba go porządnie wymoczyć, wyczyścić. No ale nie przedłużajmy już tego filmu, ja to będę robił za chwilę. Na ten moment chcę wam pokazać, jak mi się uda to włożyć. Może bez tej, zobaczcie.
To wszystko pijecie, słuchajcie. To wszystko jest przez was pite. To na razie tu do mycia. Zaparzacz przesmaruje mu o-ring, bo po myciu może słabo wchodzić. Wszystko jest wyczyszczone. Czy wejdzie zaparzacz? Patrzcie, od pierwszego strzała. No to co? Wszystko to pijecie, przypominam. Tacka. Zobaczymy, czy to działa, nie? Tacka. Wypadałoby założyć ten bok brzuch. Nie mogę na niego patrzeć. Nie lejcie, powtarzam, nie lejcie tędy wody. Wyciągajcie zbiornik do nalewania wody. Ja to zrobię tak. Czy ty masz czujnik wody? Nie widzę. Czekajcie. Nie ma czujnika wody w tym ekspresie? Musi być, bo jest magnesik. To gdzie jest czujnik wody? Tu gdzieś pewnie. A, tu wystaje, słuchajcie. Dobra, czyli muszę to w miarę złożyć. Muszę to w miarę złożyć. Rzeczywiście będę to ściągał i czyścił jeszcze raz. O, woda. No i co? Zadziała. Widzicie? To jest tak na wariata, na szybko. Nie widzieliście tych pauz. No ale to już z dobre prawie 2 godziny trwa. Chyba. Może godzinę. Nie wiem, ale tu jeszcze trochę walki z tym będzie. Odpalamy dzidę. Jak nic nie zepsułem, to zadziała. Ja bym chciał jeszcze patrzeć, czy tu się nic nie leje, no ale mogę sobie patrzeć. Przecież założyłem obudowę. Brak tacki. Dlaczego pokazujesz brak tacki? Dlaczego mi pokazujesz brak tacki, dzido? Włóż tackę. A gdzie ty masz czujnik? Czekajcie, coś tu chyba jest nie tak. No dobra, to muszę jeszcze zajrzeć. Naprawa bez dubli. O! O co mu chodzi? Co się stanie? Działa! Z tym brakiem tacki sobie zaraz dojdę. Pewnie mogłem zamoczyć czujnik. No bo dziwne, że świeci się brak tacki, a ekspres działa. Chodziło mi o to... Tu masz switcha. Tak, prawdopodobnie zamoczyłem czujnik. Albo odłączyłem jakiś przewód. A zrobisz kawę? No nie zrobi. Słuchajcie, jak dbasz, tak masz. Masakra. Pokażę go tak. Zaraz sobie dojdę. Pewnie zamoczyłem czujniki, bo wiecie, na wariata to wszystko myłem. Muszę to jeszcze raz wszystko przedmuchać. On teraz prosi o opróżnienie tacki. No czekajcie, jeszcze zerkniemy. Może od razu dojdziemy, o co tu chodzi. Przede wszystkim z prądu. Przede wszystkim woda. Nie bawcie się czujnikami, gdy są pod prądem. Bo może wam się zrobić smutno, słuchajcie. Prawdopodobnie coś się rozłączyło. Ściągamy. Tu jest mikroswitch tacki. A! Zetknęły się, zobaczcie. Zetknęły się. Dwa przewody, jak szarpałem tą przekładnią, to je pociągnąłem widocznie. Banalny błąd. W tej chwili już powinno być ok, no ale komisyjnie. Bo to jest czujnik tacki, tak? Tak jest, komisyjnie. Żeby nie było, że Coffee Doctor ściemnia. Odpalamy. On miał cały czas zworkę, czyli tak jakby miał włożoną tackę bodajże. Power. Dzisiaj już się nie świeci. Damy mu wodę. To zróbmy mu jeszcze kawusie. Na zakończenie tej walki. Tu jeszcze widzę trochę pleśni. Jest, ja zaraz to... O, widzicie? Działa. Ja zaraz to spryskam płynem jeszcze antypleśniowym. Gdzieś go tu mam, dawno go nie używałem. No i co? I kolejny pacjent zadowolony. Jeszcze ta wylewka do czyszczenia. Nie chcę już tego przedłużać. Słuchajcie, sami widzicie. Trzeba cały ten element wypłukać, namoczyć. Po temacie. O co ci chodzi? Wyjmij tackę. Wyjąłem. Pewnie trzeba chwilę poczekać. Ci taki chaotyczny film, ale na wariata. Pierwsza kawa nie wyjdzie. Od razu zmniejszam. Być może wyjdzie, ale ledwo się młynek napełnił, ja go odkurzałem oczywiście. No tu jeszcze wiecie, wymoczyć tą obudowę w odkamieniaczu. Wymoczyć cały ten zbiornik nieszczęsny, przypominam. Całe to tak wygląda. Nie rób tej kawy, zakończ. Fajne ekspresy Melita. Wiecie ode mnie, że to fajne ekspresy. Mówiłem o tym.
Ładnie spłynęło. Teraz będzie ta docelowa kawa. Fajną kawę robią, ale trochę miłości tym ekspresom trzeba dać. Dobra, teraz powinna się kawa zrobić. Ja go tutaj biorę na tyły. Skrzypi nienasmarowany zaparzasz, to wszystko też do zrobienia. Zaraz się biorę za czyszczenie. Dzisiaj ten ekspres pewnie będzie gotowy do wyjazdu. Sami widzicie, powolutku parzy, bardzo ładnie parzy. Ta kawa też zaraz wam pokażę zbliżenie. Parzy się fajnie. Stop. No, wylewka do czyszczenia, to widać. Spójrzcie, już się tutaj przełączam na siebie. Widzicie? Melita robi bardzo dobrą kawę. Słuchajcie, wraca temat kawy, nie mam żadnej. Zielona, czerwona, na poprzednich filmach możecie sobie pod koniec zawsze o niej mówię zobaczyć, gdzieś tam sprzed świąt. Zamówienie będę składał pod koniec tego tygodnia. Zapraszam, ceny niestety wzrosły, ale to wszystko, jeśli jesteście zainteresowani tą naprawdę dobrą kawą, z czystym sercem wam polecam. Zapraszam do kontaktu mailowego, bez dubli, noworoczne. Zaczynaliśmy od jak dbasz, tak masz. Klient twierdzi, że myje ten zaparzacz, no ale to wyciągając zaparzacz nie widział, jaka tam rzeźnia się dzieje. Pamiętajcie, w tych ekspresach typu Nivona, typu Melita, zaglądajcie tam za zaparzacz. W Nivonie odkręćcie sobie tą klapkę, tutaj wjedźcie tam odkurzaczem, wygrzebcie ten syf kawowy, bo to pleśnieje i w tym mieszkają. Wiecie co, to co mnie jeszcze się aż słabo robi. Tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego wam życzę, widzimy się w sobotę na filmie, w poniedziałek na live'ie. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!